Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest drugi odcinek cyklu, który został nazwany całkiem niedawno Księgiernia. To jest porada jednej z osób, które udzielały mi wskazówek na temat tego, jak zatytułować cykl o książkach. W tle leci gra Risen 2, gameplay pochodzi od Roya, bardzo ci dziękuję za przesłanie mi tego fragmentu. I teraz książki, które chciałbym wam przedstawić. Są dwie, wyjątkowo zacznę od drugiego tomu, ponieważ wygląda on w ten sposób. Scott Lynch na szkarłatnych morzach. Jak niełatwo zauważyć, właściwie jak nie trudno zauważyć, okładka wyraźnie wskazuje na klimaty morskie, zatem być może też na klimaty pirackie. Tak, zdecydowanie tak, są tu klimaty pirackie i też skojarzenie z Risenem 2. Ale zacznę sobie od pierwszego tomu, który nazywał się Kłamstwa Lokea Lamory. O ile dobrze tutaj, dobrze to tak, być może Lokea. Bardzo interesująca książka. To jest swoją drogą debiut. Scott Lynch. To jest jego pierwsza książka. I z reguły bywa tak, znaczy w świecie książek fantasy nieczęsto to się zdarza, ale zdarza się, że czasami autor napisze pierwszą rewelacyjną książkę, a później kolejne jakoś mu nie wychodzą. Tak jakby cały talent władował w tą jedną opowieść i potem już niestety nic więcej nie da się zrobić. W tym przypadku szczęśliwie tak nie było. Pierwszy tom jest świetny, drugi jest jeszcze lepszy. O czym są te książki? O dżentelmenach, o niecnych dżentelmenach, tak właściwie. Dwóch chłopców jest bohaterami tej książki na samym początku, tych kłamstw Lokea Lamory, którzy współpracują z pewnym szczwanym przestępcą, oszustem, który ukrywa się pod habitem kapłana. Mają swoje miejsce, swoją taką świątynię, trochę wieżę, z której prowadzą różne tajne operacje przeciwko bogaczom takiego solidnego miasta. To chyba się nazywa Camorra. Być może, chyba Camorra, ale mniejsza z tym. Nie jest to specjalnie istotne, takie nazwy zawsze mi umykają z pamięci. To jest niesamowite połączenie klimatu, z jednej strony takiego trochę zabawnego, takich oszustów, zawadiaków, trochę ludzi, którzy wymuszają, szantażują i robią przeróżne takie dziwne rzeczy, ale przy tym są radośni, szczęśliwi i cieszą się z tego, co robią. Ale z drugiej strony jest bardzo mroczny świat, taki ciężki, klimatyczny. Tu od razu się gratulacje należą, chociaż kim ja jestem, by gratulować autorowi, ale zdecydowanie gratulacje się należą za niesamowite połączenie kontrastów, za zrobienie takiego kontrastu, połączenie klimatów ciężkiego, mrocznego świata, plus takich zabawnych, dosyć dowcipnych bohaterów. To są książki, które lubię, takie książek lubię, ponieważ bohaterowie zaczynają od zera, od dziecka, uczą się tego fachu i stają się w tym coraz lepsi i tak ich przygoda się toczy. Taki trochę RPGowy rozwój postaci, coś co bardzo, bardzo lubię. Ale zdecydowanie warte wzmianki jest to, że w tych wielobarwnych postaciach, doskonale stworzonych przez autora, że te postacie zostają wciśnięte właściwie w takie bardzo czasami ciężkie i mroczne przygody. W pierwszym tomie przyjdzie im zetknąć się z bardzo nieprzyjemnym przedstawicielem Bractwa Magów, bardzo mściwego Bractwa Magów, które nigdy nie wybacza i absolutnie fatalnie traktuje swoich wrogów. W drugim tomie natomiast, który jakby przedstawiam z powodu Risena II, nasi młodzi jeszcze bohaterowie wyruszają na morza, by gdzieś tam na statku planować następne włamania, następne afery, następne przestępstwa. W drugim tomie przyjdzie im zwiedzić wieżę grzechu, pełną rozpusty, hazardu i niesamowitych bogactw, o ile tylko oczywiście uda im się to obrabować. Przy tym właściwie nasi bohaterowie są dosyć klasyczni. Wiecie, to są przestępcy, wesoli, radośni przestępcy, przeżywający różne mroczne przygody, ale mający swój taki bardzo charakterystyczny kodeks honorowy. Biednemu pomogą, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to oni absolutnie się nie powstrzymają przed pomocą. Natomiast jeżeli ktoś sobie zasłuży na karę swoim niecnym zachowaniem, to oni mu tą karę z radością wymierzą. Zdecydowanie warte, to są lektury zdecydowanie warte uwagi. I jeżeli macie ochotę w formie książkowej poczuć klimat drugiej części Risena, to niewątpliwie ta lektura przyjdzie wam z pomocą na Szkarłatnych Morzach, ale koniecznie musicie poprzedzić ją tą, Kłamstwa Lokea Lamory.
doskonałe książki, gorąco, gorąco polecam. Trzymajcie się, pa, pa!